Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam Was serdecznie tutaj z Grenady. W dzisiejszym programie chciałbym dać Wam pozytywną wiadomość. Otóż moją przyjaciółkę, którą chcieli przejąć Anunnaki, reptile, no niestety nie udało im się tak do końca po prostu przejąć mojej znajomej. Odpowiednio zadziałaliśmy z Hanumanem i z Ramą. Dodam, że Hanuman jest to specjalny wojownik, razem występuje z Ramą, który jest inkarnacją najwyższego sobie Boga. I po prostu specjalne pozytywne siły oddaliły reptili ze strefy naszego kraju, czyli z Polski. I jak również tutaj z terenów Hiszpanii po prostu chcieli robić inwazję, ale żeśmy udaremnili im robienie przechwycenia pewnych osób z naszego społeczeństwa. Dlatego jestem bardzo zadowolony, że to się udało i sprowadziłem istotę, czyli duszę mojej znajomej z powrotem do jej ciała. Także wszystko jest w porządku, wszystko jest w normie, wszystko jest tak jak dawniej. I no po prostu jestem z tego bardzo zadowolony. Chciałem Wam omówić, jak się uzyskuje siły mentalne, siły, które pochodzą od nas samych, wyrabiając, jak się wyrabia te siły i po prostu jak dochodzimy do stanu, kiedy tylko myślą możemy spowodować coś, co się wydarzy. Coś, co może się stać w tej mahatatwie, czyli w tej materii, w tym świecie materialnym, prawda? A więc, jak do tego dochodzą jogini, wielkie dusze w Indiach? Jak dochodzą do tego pułapu, kiedy osiągają stan, który mają bardzo wielką siłę i nie tylko fizyczną, ale i duchową? Więc chciałem powiedzieć kilka słów o Hanumanie. Hanuman jest służącym Pana Ramy. Pan Rama jest inkarnacją najwyższego Boga. I Hanuman zawsze występuje przy Ramie, służy mu. Dlatego ta siła, którą posiada Hanuman, jest potężna. Nie tylko z jego siły wynika z tego, że urodził się z wielką siłą fizyczną, ale również z tego, że praktykował wiele wyrzeczeń. Jogini w Indiach praktykują wielkie wyrzeczenia odnoszące się do tego ciała materialnego, a więc powiem w skrócie o kilku takich wyrzeczeniach, które oni praktykują. A więc, jeśli chodzi o jedzenie, praktykują długotrwałe głodówki. Nieraz te głodówki trwają 50 dni, 100 dni, 200 dni. To już w zależności od jogina. Są jogini, którzy tylko odżywiają się praną, pranicznie, biorąc energię witalną po prostu z oddechu, jedząc oddech. To już są bardzo zaawansowani jogini, którzy po prostu mają wiele setek lat, siedzą pod drzewem nad jakąś świętą rzeką i mają swoje czakry i swój kundalini przystosowany do pobierania prany bezpośrednio z oddechu, bezpośrednio z atmosfery, z powietrza, które ich otacza. Są jogini, którzy są na przykład zamknięci w jakiejś jaskini ileś tam lat. Nie wychodzą z tej jaskini, tylko medytują w tej jaskini. Właśnie odkryto w Indiach słynną jaskinię, gdzie jogin medytował tak mocno o swoim ciele, że po prostu jego forma tego jogina została jakby odzwierciedlona na ścianie. Została tak jakby jego fotografia została odbita na ścianie. Po prostu siłą medytacji można po prostu dojść do takiego stanu, w którym możemy robić wiele rzeczy z materią. Po prostu transformować materię. Są jogini, którzy cykną palcami i mają po prostu złoto, czy różańce, czy jakiekolwiek inne obiekty w rękach. Po prostu materializują pewne rzeczy, tylko wyobrażając sobie pewną rzecz. Są jogini, którzy materializują jedzenie, mogą po prostu pomyśleć o jedzeniu i mogą zmaterializować wiele owoców mango, mogą zmaterializować wiele innego rodzaju
jedzenia jak ryż, czy jakie innekolwiek warzywa, czy cokolwiek. Tylko po prostu myśląc nad tym, mogą dojść do tego, że zmaterializują dany produkt. Są też jogini, którzy dzięki swojej sile mistycznej mogą leczyć osoby, które są bardzo, bardzo chore. Mogą zrobić transformację karmy. Ja sam widziałem taką transformację karmy. Jeden jogin mistyczny wziął ziemniak, taki duży, i spowodował, że rak piersi pewnej osoby przeszedł właśnie z kobiety, która była bardzo chora, która miała 3 dni życia według opinii lekarza tutaj w Hiszpanii. I po prostu ta karma weszła do ziemniaka i ziemniak się transmutował, się zrobił taki malutki, zmienił barwę, zrobił się czarny od tej negatywnej energii. I wówczas kobieta po kilku tygodniach zaczęła naprawdę zdrowieć i wszystko zaczęło wracać do normy u niej. To są tak zwane transformacje karmy. I te transformacje karmy no tak naprawdę istnieją i można dokonać transformacji karmy. Jeżeli osoba jest specjalistą i ma siłę duchową, no to naprawdę może dokonać jakby przetworzenia karmy, zniszczenie tej karmy negatywnej i zostawienie tylko tej dobrej, pozytywnej karmy w danej osobie. Jeżeli osoby są naprawdę zaawansowane duchowo, mogą leczyć osoby nawet na odległość. Jeśli jogin naprawdę posiada naprawdę duże siły mistyczne, duże siły energetyczne, bardzo silną aurę, ma dużo energii w dłoniach. Ja dodam, że ta energia występuje u joginów w związku z tym, drodzy kochani, że oni praktykują naprawdę dużo ascezy. Ascezy to są wyrzeczenia, na przykład wstają wcześniej z rana, robią pudżę. Nie każdemu chce się wstać rano o 4 czy tam o 3:30, żeby po prostu umyć się zimną wodą, zacząć medytację, zacząć specjalny program duchowy. I oni właśnie są w tym całym procesie duchowym, w którym jakby dochodzą do stanu mistycyzmu, czyli posiadania sił mistycznych. Osoby, które praktykują wiele wyrzeczeń, osiągają ten stan sił mistycznych, mają otwarte trzecie oko i trzecim okiem mają wgląd w sprawy duchowe, jak również i materialne. Ja dodam, że osoba, która ma na przykład otwarte trzecie oko, dzięki swojej ascezie, dzięki swojej sile, może na przykład być na pustyni i może wiedzieć, w którym miejscu znajduje się woda. Może wiedzieć, w którym kierunku trzeba będzie iść, żeby to po prostu dojść do oazy. To jest taki jeden z przykładów, ale takich przykładów jest więcej. Osoba, która ma siły mistyczne, może wejść w czwarty wymiar, być niewidzialną dla innych. Ja miałem możliwość wejścia osobiście w czwarty wymiar. Powiem wam jedno, że drodzy kochani, że na zewnątrz mojej kapy energetycznej czas płynął normalnie, upłynęło pół godziny, a w mojej kapie energetycznej upłynęło jakieś mniej więcej 5 minut. Także w wyższych wymiarach czas płynie wolniej, w niższych wymiarach czas płynie szybciej. Także w trzecim wymiarze upłynęło pół godziny, w czwartym wymiarze, w którym byłem, upłynęło 5 minut. Także ja po wyjściu z czwartego wymiaru, z powrotem przejściu do trzeciego wymiaru, miałem takie uczucie, że jakby przeszło bardzo wiele czasu i miałem takie uczucie, że ten czas został jakby gdzieś zgubiony czy coś takiego. I takie było moje odczucie po prostu, że ten czas był, a już go nie ma i już przeszedł czas, jakiś x czas. I było to dla mnie takie dziwne uczucie, naprawdę poczuć to, wyjść z tej kapy czwartego wymiaru i przejść do trzeciego wymiaru z powrotem. Chciałem wam jakby zaproponować, byście mogli rozwinąć w sobie właśnie siły mentalne. Do rozwinięcia sił mentalnych dochodzi się powoli, ale można do tego wszystkiego powoli dojść. Do rozwinięcia sił mentalnych nie będzie wam pomagać chodzenie do pubów, klubów, częste życie seksualne, palenie papierosów, alkohol, narkotyki.
No niestety, te faktory muszą odejść. Jeżeli chcecie naprawdę